Cześć, siemanko, tutaj Xalion i zapraszam na kolejny odcinek z serii Don't Starve. Jak widzicie, jest jeszcze next build imminent, nie wiem czemu tu jest U, a nie O, ale nagrywam sobie to o godzinie 10 w piątek, ponieważ no zawsze sobie nagrywam jeden odcinek na zaś, no ale że później nie będę miał czasu, no to niestety jeszcze gramy na starym buildzie. Przeżyłem sobie tutaj chyba bez was półtora dnia. Coś w ten styl, tak aby wyprostować ten mój niepokój związany z psychiką i wszystko. Także jak widzicie, patrzcie, mam murek, sobie zbudowałem, odkryłem, żebym, wiecie, miał... O, zima. Tak, cóż za spokój, tak, o, zima. Swój niepokój i wszystko jest już, jak widzicie, na maksa. Także cieszmy się i radujmy. Murek mam. Nie wiem, czy tylko dawać go na wyższy poziom, czy zostawić takie coś. Nie wiem. Nic mi już nie urośnie, nie? Chyba nie. Bo jest zima, nie? Znaczy, nie wiem. Na razie jeszcze śniegu nie ma, prawda? Jeszcze nawet śniegu osobiście nie widziałem, tak, żebym grał sobie i śnieg. No, wiecie, padłem chyba w 20... którymś tam dniu. No, szkurw. W 20 którymś tam dniu, no i tak wyszło, że nie dożyłem. O, już! Dobra, czyli wiemy, że jest zima. Króliki dopiero zostawiłem, także w zasadzie nie wiem, po co tutaj przyszedłem. Nie mam czym palić w ogóle, zacznijmy od tego. Ja pierdykam. Dobra, jest jakiś królik. Okej, zostawmy jeszcze raz się uda, widzę. I gdzieś jeszcze tu na pewno były. Ja chodzę bez hitstone'a. Dobry jestem. Chociaż chyba jeszcze nawet nie trzeba. Set trap. I jeszcze raz. Oj, nie ma już. Jaka szkoda. Dobra, może zróbmy sobie, wiecie co, więcej. Na, zróbmy sobie więcej. Wszystko jest w skrzyniach. Ogólnie dobra, dzięki za porady, że te itemy mi się przydadzą do sprzedania je królowi świniaków. Ale one potrafią straszyć, bez kitu. Ale, ja jeszcze go nie spotkałem nigdy, tego króla świniaków. Dlatego, no na razie z tego co widzę, niekoniecznie będę mógł te itemy sprzedać. Jezu, wszystkie się kończą teraz, no jak na złość. Bach. No, mogę zrobić dwie, także zostawimy sobie tutaj standardowo. I na przykład jeszcze tutaj sobie damy. Ojej. Matko, nie straszcie tak. Szalone. Dobra, teraz także wiem, że te króliki były czarne z tego powodu, że byłem po prostu psychicznie niezdrowy, tak? I już wiem, dlaczego tak się działo. Kurde, jedzonko mi strasznie spada. Dobra. Jeszcze sobie jedną ciepniemy tutaj. Tutaj dokładnie, o. Set trap. Okej. Także króliczki już też mamy. Mały zapasik. Chyba rośnie, wam powiem. Chociaż ta temperaturka ładnie spada. Gdzie są moje króliki? Są króliki. A, nawaliło ładnie królików. O, nawet nie mam ten. Dobra, to może je zabijemy? No, zabijemy. No, ty byś tylko jadł. Mówicie, że masowo morduje króliki. To jest w sumie prawda. Upiększymy sobie troszkę ten most, co? Znaczy most. Zrobimy sobie tutaj takie na rogach też podwójne. O. Niech to jakoś tak fajniej wygląda. I mówicie, żebym drzewka sobie posadził tutaj. Tylko, że ja nie wiem, czy te drzewka będą mi rosnąć teraz z kolei, bo... zauważcie, że jest już zima i chyba nic nie rośnie, prawda? Znaczy z mojego... Co? Ale szybko. Dobre. Widzę, że trzeba się przyzwyczaić. Bo to nie jest tak, hopsiu, przyzwyczaj się do zimy. Nie wiem, czy to cokolwiek da. O, patrzcie, nie, jednak nie mogę na więcej jeszcze. Dobra.
bo zaraz tutaj coś mi się stanie. Po co ja to rozpaliłem? Ja pierdzielę. Teraz mi wszystko padnie. Lodówka, kurde, lodówka. No i widzicie, poszedłem na te groby, wykopałem je wszystkie. Dupa, nie ma lodówki. Hitstone'a by już można ze sobą w sumie nosić. I czapuchę ciepłą. Czapucha jest, czapucha. Dobra, niech będzie na przykład tutaj. I Hitstone, gdzie on był? A good fire, dobrze mówisz, milordzie. Połóżmy. O, rozgrzany, widzę to czerwoności. Nie mam z czym zrobić nawet sobie jedzenia takiego lepszego. Tylko same pulpeciki z czystego mięsa. Co niekoniecznie mi się widzi. No tego raczej jeść nie będę. Sorry. Zapas jakiś tam królików jest, także nawet mogę, powiedzmy sobie, zrobić. Te króliki też tam się będą teraz złapać. Także jest dobrze. Chociaż wolałbym mieć na pewno większy zapas jedzenia niż mam aktualnie. Gdzieś było to berło, nie? Widziałem je. Gdzie ono było? Było gdzieś blisko tutaj tego. Mówiliście, że będę miał kontrolę nad tymi wilkami, tak. A w międzyczasie wpierdziel od nich. Saj. Nie wiem, jakoś mi się nie widzi, żeby mi się przydał. Co tutaj jeszcze możemy fajnego zrobić? Rainometer. Nie będziemy marnować surowców. Gunpowder. Właśnie nie jestem blisko tego. O. Co to jest? Rotten egg. Aha, to mogę na przykład mieć z tych... z całych śmiesznych... Dobra, teraz się zrobi noc. A ja nie mam... czym ten palić teraz. Chyba muszę podpalić jakiś las. Mówiąc szczerze. Dobra, jest noc. Tu gdzieś miałem szyszunię. Ogólnie nagrywam dźwięk testowym programem. I dajcie znać, czy jest dobrze. Tamte dźwięki po prawej coś tak mi się nie podobają. Mówiąc szczerze. Ciekawe, czy złapie mi tutaj coś. A, jest ciemno. Ale coś tam widać, prawda? Chociaż niekoniecznie. Ciekawe, czy to wyrośnie. Nie wydaje mi się. Chciałbym posadzić to symetrycznie. O. Tak, też nie widzę, gdzie sadzę. Dobra. Nie, na mój głos to nie wyrośnie. Ale warto sprawdzić. O, przekręćmy się. No i tutaj już nie będę mógł, dobra. To już chrzanić. Okej. Przetrzyma to ognisko, także jest dobrze. Taram tam taram tam taram tam taram tam taram taram tam tam. O, patrzcie, rosną jeszcze, czyli dobra. Czyli dopóki śnienie spadnie, to jeszcze będzie rosnąć. Także dobrze było, gdyby te drzewa mi jednak wyrosły. A tymczasem może byśmy spalili jakieś drzewa, co? Bo, mówiąc szczerze, chciałbym mieć zapas tego węgla. Dlatego, że no fajnie się nim pali, prawda? To tak, zróbmy sobie może na drogę coś do Amciu. Zamordujmy dwa króliki. Upieczmy jeszcze to. I spalimy tamten las, gdzie byliśmy ostatnio, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery. Byleby wyrobić tylko przez mieszam. Będzie gitara. Dobra, tak. To jest chyba rozgrzane na maksa, mi się wydaje. Dobra, mamy Amciu. Chociaż tego Amciu tak nie nawaliło, mówiąc szczerze. Ale dobra, bierzemy. No i lecimy.
Na razie, póki nie będziemy marnąć, to jeszcze sobie weźmiemy tego. Jak coś, to mogę zrobić ognisko. Da, mogę zrobić ognisko. Gówno, nie ognisko. Boże. O. Tyle nam wystarczy. Chociaż na pewno tam jest blisko, także... mogę zrobić sobie to, mogę sobie zrobić. Dobra. No to idziemy. Tutaj przy okazji może uwolnimy te króliki do późniejszego ich zabicia. O, ładnie, ładnie, ładnie. No, czemu oni się nie... No, dobra. Trochę kijowo się posadziło, ale dobra. Tutaj też coś służy, że się coś zapało, dokładnie. O, fuck. Co by... No, nie! God, why? Zamiast padać śnieg, to pada gówno, deszcz. O, powiedział, spadł śnieg, fuck. Nie mam nawet tego kulika, gdzie położyć. Padł mi już ten. Dobra, trzeba go zamordować, widzę. Chociaż też nie. Fuck, nie mam nawet co z tym zrobić. To mogę zestakować. Jaka pała skończona! Menda społeczna! Uciekł. A to może ja im nie podpierdzielę tego jednak jajka. Jak zaraz zmarznę, to tak mi dupę... pokiereszuje lód, że będzie masakra. Dzień dobry, bawoły. Jak się trzymacie, kolegowie? Nie mam kupsa laweku, także nawet nie zbieram. To mi się przyda do ewentualnego zaraz jedzonka. Do pulpecików oczywiście, bo na razie nic innego nie umiem. Nie, ogólnie mój znajomy ma teraz robić jakieś poradniki tutaj do Don't Starve, także na pewno go również polecę i będziecie mogli sobie tam zobaczyć co nieco. Tymczasem nawet nie wiem jak podpalić coś. Teraz to może sobie zjedzmy. O, to jest dobry pomysł. Weźmy sobie to. I tak powinno się dać podpalić. Chyba się udało. Dokładnie. Teraz niech to się tylko sfajczy. Dobra, powoli się zwalczyło. Okej. To teraz bierzemy sobie to. I ścinamy. I pozyskamy sobie węgielki. No, za dużo to ich się nie spaliło. Tu widzimy, już próbują atakować mnie pająki. Mam przy sobie... nie mam przy sobie. Kurde, bo muszę spalić te bawoły jeszcze dzisiaj. Ale no, niekoniecznie mi się to widzi. Jezu, szalone. Jeszcze wcisnąłem spacy, by mnie zaatakował. Ta spacja jest właśnie czasami taka niebezpieczna. Idźcie stąd wypieprzać. Dobra, wracamy teraz szybko do domu. Powinniśmy zdążyć. Gdzie jest domek? No, powiedzmy. Najwyżej będę biegł z tym. Dobrze, chociaż iglo nie mam przy sobie, to wiecie. A! Czemu ten młody się pojawił? Przecież one nie były w okresie godowym. O. To się również przyda bardzo. Ale widzę, że strasznie teraz się wolno psuje mięso, także to mi się akurat podoba. I mięso, i ogólnie inne rzeczy. To mi się bardzo podoba. Tu są pingwinki i ich jajeczka, które kiedyś przydałoby im się podpierdzielić. Daleko? Dobra, ryzykujemy. A, udało się. Jeszcze jeden.
No, musiałeś to wziąć. Fuck, nie mam czego wyrzucić. A! Szyszki. Yeah. Na moment, tak nie można. Add fuel. No i takim sposobem przetrwaliśmy. No jeszcze was tutaj brakowało. Tak, zróbmy sobie może z tego potrawkę na początek. I zrobimy sobie tak ze dwa pulpeciki jeszcze. The fire is not enough. No chłopie, wincy tego. A, to mi się nawet grzeje, jak nie jestem, jak to nie leży, więc akurat to mi się podoba. Dobra, potrzebujemy tak, 4 mięsek. Tylko nie mam mięsa potwora, no i muszę zabijać to, jak przyjdzie Krampus i mnie opierdzieli ze skrzynek, to będzie lipa. Dobra, ugotujmy to. I po co ja paliłem tyle, no? Mogłem spokojnie zapalić tymi dwoma czy tam trzema. A tak to on się darł, że on chce więcej. No to proszę cię bardzo, prawda? Ale no bez jaj. To mogę w sumie teraz to zdejmować, bo lipa. Wolę jakoś mieć wyższy poziom zdrowia. Gdzie jest śnieg? Śnieg znikł. Stopniał. O, i drzewka mi wyrosły. Bardzo mnie to cieszy. O, znowu pada. Nie, to. Dobra. Kuk. No i to już mi raczej nie wyrośnie, bo zauważcie, że już jest strasznie na minus temperatura. Dobra, to jednak mogę zjeść. O. Ciekawe, czy bym mi teraz wpierdzielił. Nie wydaje mi się. Ach, te ich drifty. Slajdy. Dobra, tu mam zapasik, okej. Hamera sobie zbudowałem, ja wtedy odkrywałem i próbowałem, wiecie, przestać być psycholem. Co ja tutaj jeszcze ciekawego mam? Mam w sumie coś, co zawsze chciałem zrobić. A zawsze chciałem sobie zrobić drewnianą podłogę. Fuck, czemu w tą stronę jest? Ja pierdzielę. Dobra, zobaczmy jak to zadziała. No idźcie stąd, bo nie mogę tego z tego zebrać, no. Jak kliknę na atak, to będzie źle. Ach, myślałem, że ich zaatakuję. Na szczęście nie. Dobra, tym akurat jest dobrze, bo tym będę sobie palił w piecu, prawda? Okej, okay. Znaczy w piecu, w ognisku. Dobra. Ale widzę, że drzewa rosną, także to mi się podoba. Tak, drzewa rosną, przecież uroka oglądałem, to pamiętam, on sobie sadził te drzewka w zimę, także akurat jest gitara. Mam nadzieję, że ta drewniana podłoga nie sprawi, że mój obóz się spali. No to byłoby nieciekawe. Bardzo nieciekawe. Nie wiem jak teraz tego... O, da się jednak. Chociaż nie zbiłem tego, co chciałem. Ale dobra. To ja sobie zrobiłem. Okej. No to teraz przydałoby się właśnie mieć... te całe drewienka. Widzę, że mam ich troszeczkę za mało. Hem. Podpalmy sobie tym w piecyku. No, nawaliło, ładnie. Cieszy mnie to niezmiernie. Nawet temperatura się podniosła, o proszę. Idźcie stąd, błagam was, idźcie stąd. Ten jakiś taki samotny nie dawał. Nie mam z czego sobie zrobić jedzenia. Fuck. Takie też mam wrażenie, że wystarczy mi na noc. Sprawdzimy. A tymczasem może zróbmy sobie... Nie chcę high wall.
Czy on musi mnie posuwać? Jakkolwiek to brzmi. Tak, zróbmy sobie może jedną te deseczki. To tak, musimy zrobić sobie... Znaczy nie zrobić sobie, tylko ściąć drzewa. Może tamte sobie zetniemy, co? No chociaż dobra, mam to. Zetniemy tamte. Miejmy nadzieję, że tylko end nie wyskoczy. I będzie zajebiście. Na szczęście. Kopiemy dalej, znaczy tniemy dalej. No i później będę mógł nawet wykopać sobie jeszcze to, więc spoko loko. Właśnie, powiem wam, że pamiętacie, w pierwszym sezonie było strasznie dużo pszczół. Teraz jak na złość nie ma, a chciałem sobie zrobić ul i mieć dostęp do miotku, prawda? Żebym po prostu mógł sobie zrobić coś więcej niż pulpeciki na przykład. Ale no nie było mi dane, prawda? Zbieraj, zbieraj. Mam wrażenie, że zaraz będzie mu zimno. A na pewno będzie głodny. No. Okej. Fajnie, dźwięk jak się chodzi po śniegu. Taki realny nawet. Tak w sumie taki jest dźwięk jak chodzi się po śniegu. Jeden z bardziej realniejszych dźwięków w grze. Bo tu zamiast mowy to naprawdę jest bardzo realne. Podobno fajnie się pali sadzonkami tych trawę. Trzeba to sprawdzić, mam nawet Z4, tam chyba mam w skrzyni. Także może to zaraz sprawdzimy. Ale pierdrewniana podłoga. Dobra, teraz do domku. No w zasadzie do bazy. Czemu ja to nazywam domkiem? Znaczy baz... Kurwa. Domkiem, dobrze, dobrze, dobrze powiedziałem. Coś tak szybko to gaśnie. Straszliwie. Właśnie połóżmy to tutaj. Idźcie stąd, proszę was, nie gdakajcie tak. Gdakajcie, kura. Nie wiem, ile będę tych desek w sumie potrzebować. W ogóle gdzie one są? Tutaj, boards, ale nie, to się nie robi. Znaczy, to się robi z boards. Z boards, ale. Icebox. O właśnie, to jest lodówka. LOL. Ja chcę lodówkę. Pak. Gdzie jest? Nie, to musi być. Tutaj, w strukturach. O, noc się zrobiła. Ewidentnie. O, wooden flooring. Bardzo dobrze. Widzę, że jedna schodzi, także no nawet jest dobrze. Ale zrobił. O, place ground. No, bailando. Powiem wam. Nie mam jedzenia. Idziemy po króliki. The fire is not enough, spieprzaj. Nie zapalaj się go znowu. Zrobimy sobie tym razem z trzech. Także masowy mord królików, czas znowu rozpocząć. Trzy i jedno to. Dobra. Jeszcze z drzew powinno się dać coś na przykład jeść, nie wiem, jak jakieś... Nie wiem, mowoski czy coś. Dobra, są. Krokpoty. No ale dobra, już w sumie możemy je zjeść. No, ja chcę, żeby się skończyła to już, bo zaraz zgaśnie przecież. Struktury. I refinę. O, nawet dużo tego mam. Zróbmy sobie tak do 5 i zobaczmy, czy wyjdzie. Struktury. Raz,
No, w sumie nawet liczyć nie muszę. Okej, zobaczmy jak to wyjdzie. Tutaj na pewno nie ma. Tu. 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 Trochę lipa, że to wystaje mi poza murek. Dobra, na razie mamy tyle. Także jest lux. Czemu to się w ogóle nie chce grzać? Aha, bo padł ogień. Dobra, no to już wiemy, dlaczego się nie chce grzać. Ale dobra, tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę. Z tego pierwszego zimowego odcinka żegnam się z wami bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne odcinki. Jeśli odcinek ci się podobał, daj łapkę do góry, skomentuj ten film i zasubskrybuj mój kanał. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!